Poznajcie LuxPath w Morzywole Kołokońskich. Największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad. Co bardzo ważne, firma jest ich producentem. Znakomita jakość, konkurencyjne ceny. LuxPath mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów pod adresem Morzywół 36A. W ofercie ogrodzenia metalowe, ogrodzenia palisadowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia łupane, kostka brukowa, ogrodzenia panelowe, balustrady. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36A, numer kontaktowy 7973. 155 341. E-mail biuromałpaluxpaw.com.pl strona internetowa www.luxpaw.com.pl Po rundzie wiosennej koneckiej ligi Futbolu przyszedł czas letnich turniejów. W pierwszych w tym roku rozgrywkach organizowanych przez stowarzyszenie sportowe Fairplay najlepszy okazał się zespół Old Boys. Pierwszy turniej rozegrany został w ostatnią niedzielę wiosny na Koneckim orliku. Udział wzięło dziewięć drużyn. Zakończyliśmy tydzień temu wiosenną rundę koneckiej ligi Futbolu. A że została nam, e, został nam jeden wolny termin, to zorganizowaliśmy taki turniej dla drużyn KLF-u, plus zaprosiliśmy trzy, gościnnie trzy, trzy, inne drużyny, co czyni dzisiejszą frekwencję imponującą. Dziesięć zespołów, jak na te... A afrykańskie warunki klimatyczne, naprawdę myślę, że jest to frekwencja imponująca. Bezkonkurencyjni okazali się Old Boysi, którzy wygrali wszystkie swoje cztery mecze zdobywając 10 goli i tracąc jedynie dwie bramki. Zwycięska drużyna zagrała w składzie Mateusz Żak, Adam Sierszyński, Patryk Kwiecień, Łukasz Skalski, Bartek Sztandera, Mariusz Skoczylas, Mateusz Szabat. W finale Old Boys pokonali znakomicie tego dnia dysponowanych graczy STI Kopaniny. W małym finale zmierzyły się drużyny Dream Team oraz Królewscy. Ci pierwsi sprawili nieładanie niespodziankę eliminując w fazie grupowej silnych TKN Bands. W meczu o trzecie miejsce też byli o krok od niespodzianki, ale pechowo przegrali po rzutach karnych. Następny turniej odbędzie się w niedzielę 3 lipca. Wszystkie wyniki znajdziecie państwo w naszym portalu www.tkn24.pl.